zdrowia, szczególnie dla tych, których wyproszono z samolotu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jest taka ciekawa sytuacja ekonomiczna, można powiedzieć, w liniach lotniczych, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest miejsc. No i ktoś może się zastanowić, jak to jest możliwe, żeby sprzedać 320 biletów, a jest miejsc powiedzmy 310. No ale to była taka matematyka, był taki model był w zasadzie ekonomiczny, finansowy. No i doszli do wniosku, że ludzie nie przychodzą na lotnisko, ludzie nie latają, bilety są niezwracalne. No i dlatego, jeżeli ktoś się nie pojawi, no to kasy nie dostanie, a ktoś inny i tak poleci, pomimo, że były dwa bilety na jedno miejsce. I były dwa rozwiązania, jeżeli ludzie się nie pojawili, no to zapłacili, stracili, linia lotnicza ma kasę, a jeżeli się pojawili, było więcej miejsc, no to wtedy linie lotnicze robiły coś takiego, że mówiły, oferowały ludziom, innym mówią tak, czy jest ktoś skłonny polecieć za 200 czy 300 dolarów, znaczy dostać 200, 300 czy 500 dolarów, no i polecieć lotem za godzinę, dwie czy trzy powiedzmy, tak? No i jeżeli ktoś miał bilet i pomyślał sobie, no polecę za godzinę czy za dwie, dostanę 200, 300 czy 500 dolarów, no to dlaczego by nie? No i bardzo często właśnie tak ludzie się zgłaszali. Jeżeli potrzebowali dwóch, trzech biletów, no to rodzina, powiedzmy, czekając 2, 3 czy 4 godziny, dostała dodatkowo 1000 czy 1500. No i ludziom się opłacało. Firma lotnicza też w zasadzie zarobiła, no bo sprzedała tych biletów powiedzmy za 5000, tyle osób nie przyszło. Także im wszystko się kalkulowało. No ale były jeszcze problemy. Były problemy takie, że często po prostu ludzi mówili, że nie polecą, no i cały ten FAA, czyli ten ministerstwo, nie FAA, Transportation Department, czyli Ministerstwo Transportu w Ameryce, ustaliło, że jest odszkodowanie 1350 dolarów, linia lotnicza jest zobowiązana do dania, jak kogoś po prostu powie, że nie leci. No i co to wszystko spowodowało? Rok czy dwa lata temu była taka sytuacja, że takiego lekarza Chińczyka Davida Hao, no wszystko jednakie tam było jego imię, po prostu wyciągnęła policja prawie, że za włosy, tam on się szarpał, to była jedna wielka awantura. Także to nie było najprzyjemniejsze dla tego człowieka. United Express, on leciał z Chicago do Louisville w Kentucky. No i policja go wyciągnęła, bo oni mu powiedzieli, że on ma nie lecieć. On powiedział, że on musi lecieć. Oni nie zaproponowali nikomu innemu pieniędzy, albo może proponowali pieniądze, ale nikt się nie zgłosił, albo proponowali niewystarczająco, żeby się zgłosił. No ale w każdym razie jego wybrali, że ma nie lecieć. Bo miał lecieć pilot. Pilot miał lecieć do Louisville, do tego Kentucky, bo on miał tam gdzieś samolot, no i zrobili miejsce dla pilota kosztem człowieka, który zapłacił. No i teraz przez ostatni rok to w zasadzie wszyscy polikwidowali te wywalanie ludzi na twarz i bardzo zredukowali powiedzmy ten overbooking, czyli na ochotnika, czy nie na ochotnika, to się bardzo zmniejsza. JetBlue powiedzmy w 2017 roku, no to 1400 osób nie na ochotnika było wywalonych, a w 2018 roku tylko już 23 osoby, także to 98% zniżki. Delta z 700 na 22, United z 2000 na 70,
American z 4000 na 1000, także to też 3/4, Alaska z 700 na 700, także mało też się zmieniło, Spirit z 3000 na 1500, także się zmieniło, no ale ten JetBlue, Delta i United, no to w zasadzie wzięli się za porozum do głowy i doszli do wniosku, że jednak te przewidywania nie były takie najlepsze. No i teraz komputery im pomagają, no bo powiedzmy wiedzą, że te trasy, kiedy się na przykład futbol zaczyna, ten w koledżach i na uniwersytetach, no to wiadomo, że tam ilość czy proporcje tych ludzi, którzy się pojawią, żeby lecieć, no to są dużo lepsze. Przewidują tak samo jak są jakieś zdarzenia. Całe te symulatory komputerowe po prostu działają, no i zaczęli też dawać opcję taką odwrotnej takiej aukcji. Także, że jeżeli byłoby za dużo biletów sprzedanych, no to zaczynają się pytać pasażerów, czy jest taki kiosk, no i tam ludzie mogą wejść i napisać, nie polecę powiedzmy za 10 tysięcy, czy nie polecę za 5 tysięcy, czy nie polecę za $500. No i oni patrzą, kto co daje, no i wybierają tego faceta, czy babkę, czy pasażera w zasadzie, który zadeklaruje się, że jego wartość tego czekania jest warta tyle, a tyle. No bo ci pasażerowie, pomimo, że to się przesuwa w sumie, to nie jest tak, że on sprzedaje ten bilet, i nie leci, on poleci, dostanie się tam, no bardzo często te przecież to miliony ludzi lata. United w ciągu 2 miesięcy, no to tylko w zasadzie sześć osób wywaliło na 30 milionów. Także, że to są potężne ilości. To są jakieś przelecionych mil i osób. Także, że to nie są duże procenty. No ale właśnie ta odwrotna aukcja pozwala na to, Że to się zmniejsza. Southwest, powiedzmy, spadła dużo ilość tych, którzy w zasadzie zgłaszają się, no ale to jest związane z tym, że po prostu przewidywania tego, ile mają sprzedać, ile mają kupić, są dużo, dużo lepsze. No American tak samo zaczęli stosować taką metodę, że jak nawalili, to jeżeli mają kontakty, to dzwonią do ludzi, powiedzmy, zanim ci jeszcze wyjdą z domu, powiedzmy 2-3 godziny, zanim jeszcze się pojawią na lotnisku i mówią, czy chcesz polecieć za 2-3 godziny i dostaniesz tam $300 czy $500. No i bardzo często właśnie ludzie się zgadzają i to jest prawie 95% ludzi, którzy dostaną dobrą ofertę, no i dostaną, powiedzmy, sporo czasu do tego, żeby przesunąć to wszystko, no to większość ludzi się decyduje. Także no jest to ciekawy model, ciekawe wyciskanie krwi z kamienia, no bo to jednak ktoś tam wykombinował te sprzedawanie za dużo biletów. Ja raz starałem się, no zaoferowali coś takiego, no ale wygląda na to, że ktoś inny to dostał. Nigdy nie udało mi się zaoszczędzić $700 czy $800 i czekać 2-3 godziny na lotnisku, ale próbowałem tak dla ciekawości, no też ze względów finansowych, no i też się nie spieszyło, no bo to jest właśnie to, tego lekarza Davida Cho wyciągnęli za włosy, ale David Dao, wyciągnęli go za włosy, no i policja w sumie to narobiła niepotrzebnie problemu, no i linia lotnicza narobiła problemu, no bo jednak powinni zaproponować 10 tysięcy, tak jak właśnie po tym wypadku zaczęli dawać.
bo Ministerstwo Transportu postawiło, że kompania ma zapłacić od 1350, no i ludzie się, i linie lotnicze się trzymały, nie płaciły więcej, a później się zorientowały, że w zasadzie mogą płacić ile chcą, no bo to jest powiedzmy prywatny biznes, nie państwowy, no i prawo popytu i podaży powoduje to, że zawsze się ktoś znajdzie, kto, jeżeli faktycznie linia potrzebuje miejsce i faktycznie linia potrzebuje dla pilota, żeby leciał, no to powinni być w stanie zapłacić 5 czy 10 tysięcy. No płacą 5 czy 10 tysięcy, ale to bardzo rzadko to jest raz powiedzmy na miesiąc, kiedy faktycznie już wszystko jest zabukowane, wszyscy chcą lecieć i naprawdę nikogo nie ma, desperata, który sprzeda swoje miejsce. Także to taki kapitalistyczny rynek, wyciskanie pieniędzy z kamienia, no ale to wszyscy są zadowoleni. Ci teraz właśnie ostatnio, no to też linie oferują najróżniejsze iPady, oferują karty powiedzmy, czy jakieś kupony na przeloty, czy kupony do hotelu, żeby przespać noc, czy gift card, czyli te karty upominkowe dla Amazon czy American Express. No i to wszystko powoduje to, że ludzie się sprzedają za tyle, ile im się wydaje, że jest to opłacalne. Dla linii lotniczych też jest opłacalne. Także zdrowia dla tych, co latają, i zdrowia dla tych, którzy zostaną za tą ekstra kasę. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, zin o codziennych powiadomieniach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, sugerujcie, co chcecie usłyszeć. Rozsyłajcie po Facebookach, po wykopach i do następnego codziennego filmiku.